Niedziela jest jak film taniej klasy B. Człowiek się pałęta w nim w nieciekawym tle. Montażysta forsę wziął, potem zaczął pić. I z lumpeksu wyszło do zero, czyli nic. BLS from the West, I'm Los Angeles. Możesz nie wypinać z dupy za każdym razem do kamery. Tu się robi Ewa Chodakowska. Anna Lewandowska. Cześć kochani! Cześć, siema, witajcie! Przechodzimy do was z holem zakupowym. Trochę. Tak, dlatego, że to będą rzeczy, których jeszcze nigdy nie pokazywałyśmy i one są po prostu, wiecie, albo niedawno kupione, albo dawno kupione, ale połączymy to w Nifty Thrifty Tag, do którego nominowała nas Agata Rek. Ona do nas napisała prywatnie wiadomość, że... Trzy miesiące temu, że tutaj z polecenia Wicki przychodzi do nas Ines, nominuje. Więc ja się czuję znominowana. W 3 miesiącach stwierdziłyśmy, że nagramy ten tag, ponieważ połączymy go z tymi rzeczami, które już mamy w domu, a które pochodzą z lumpeksu i które mogą być dla was ciekawe. Bo jeszcze ich nie widzieliście! Może się okazać, że ten tag połączymy albo podzielimy na dwie części. Będzie to jedna część moja, jedna część Izy. To zależy od tego, ile to wszystko będzie trwało, bo trochę rzeczy jest, bo dużo jest pytań. Więc zobaczycie, co kupiłyśmy, co upolowałyśmy w lumpeksie, czego jeszcze nigdy nie widzieliście, tak mam... Nie widzieliście, jestem prawie tego pewna, że nie widzieliście chociażby części tych rzeczy i bardzo serdecznie was zapraszamy i dajcie nam kciuka w górę już na sam początek filmu, żeby dodać nam trochę motywacji oraz zaglądajcie na nasz Instagram, zaglądajcie na nasze filmy, oglądajcie, subskrybujcie, kochajcie, miłujcie. Jesteśmy jak te lelyje wodne, co to je zrywał Strasburger w białym garniturze, zerwijcie nas. Tutaj jest trochę reniusi, trochę mietła. Jestem trochę zgubioną spajsetką i mam taką granatową, błyszczącą szminkę, którą kupiłam na wyprzedaży w Rossmanie, bo wiecie co? Gdzie ją się indziej pomaluję niż do filmu. Jeżeli oglądacie nas i nie subskrybujecie nas, to oglądajcie nas dalej i zacznijcie nas subskrybować. To jest przykazanie mietły. Także zapraszamy was na Nifty Thrifty Tag i hol lumpeksowy. Moi kochani, czytam pierwsze pytanie. Najtańsza rzecz, jaką upolowałaś? Ja upolowałam najtańszą rzecz w Szmateksie w Legionowie i to były takie spodnie w paski. To są takie niby paseczki z daleka, niby z bliska, trochę inaczej wyglądające. Czarno-białe. Bardzo fajny, taki lekko śliski, chłodny materiał na lato. Tak, za 50 groszy. I to są całkowicie proste nogi. Proste nogi. Proste nogi trzeba muszę mieć, żeby te spodnie proste wyglądały. Całkowicie proste nogawki i bardzo szerokie, bo to jest jedna nogawka. I tak wyglądają aż do samego dołu. Tutaj one są też z wysokim stanem i takie dwa troszki. Też, czy paneczki. Samara się mieści i ja chciałam powiedzieć, że one trochę te samare poszerzają, ale kosztowały 50 groszy, kto by się powstrzymał. Ja uważam, że naprawdę mega. To jest tak moja najtańsza rzecz. Najdroższa rzecz, jaką kupiłeś w second handzie? Najdroższa rzecz, jaką w tej chwili mam w domu i pochodzi z lumpeksu, to jest ten płaszczyk przed kolano z Nexta w kolorze kamelowym. Tu u góry ma taki krój ramoneskowy. I w środku ona jest w ogóle trochę taka, to jest taki kolor dresowy, a z zewnątrz kolor kamelowy? Tak. I ona kosztowała coś koło 80 zł i kupiłam ją na Puławskiej w lumpeksie. Nowa dostawa. Nowa dostawa, ale jest naprawdę bardzo super. Tak, 80 zł to chyba troszeczkę zdzierstwa, nie sądzicie? Ja nie wiem, kto by tyle dał. Nie znam. Rzecz, którą masz najdłużej, a którą zakupiłaś w second handzie. Proszę państwa, jest to Kenzo. To jest marynarka Kenzo. Męska. Ja sobie podwinęłam rękawy. Kupiłam ją 10 lat... O Jezu! Kupiłam ją 10 lat temu. Tutaj proszę bardzo jest Kenzo Paris. Ma super piękny kolor podszewki. Granatowy z zewnątrz. Kiedyś się nawet w nią dopinałam, ale dzisiaj... Przepraszam, zasłoniłam cię. Nie dopinam się w nią już. Chciałam powiedzieć, że ona ma też fajne rękawki, bo ty sobie podwijasz na 3/4 i to jest męska marynarka. Męska, ale ta podszewka jest taka fajna i jest prążkowana. A ile za nią dałaś? Tak z ciekawości. 10 lat temu. 10 lat temu ile można było zapłacić wtedy za marynarkę Kenzo? Pewnie nikt wtedy takich nie kupował. Możliwe, że nie kupował, bo ja dałam za nią złotówkę, bo to był dzień wyprzedaży, wszystko było za złotówkę i oprócz tej marynarki mam jeszcze taką
błękitną koszulę, którą bardzo kocham. No ale to mi się wydaje takie bardziej sztosowe. Marynarka Kenzo za złotówkę i mam ją od 10 lat. Jest ekstra i pasuje mi dzisiaj do szminki. Najnowsza perełka wynaleziona w second handzie. Nie dość, że najnowsza, proszę Państwa, do tego pytania się przygotowałam, to jeszcze perełka chyba, no jedna z większych, jakie posiadam. Jest to z River Island i tej firmy już nie ma w Polsce. I to jest taka trochę koszula, trochę sukienka. Ona jest tak do pół uda i największym sztosem są jej rękawy. O, proszę bardzo. To jest na nadgarstku, wchodzi na dłoń. I to jest rękaw. No uważam, że to jest po prostu coś tak niesamowitego i tak efektownego. No jeszcze jest w takim przepięknym kolorze miód. Bardzo jasnym, co prawda, ale nadal taki miód beżyk. Prawda, że piękne? No powie. Piękne. Piękne. Nie wiem, ile ja za to dałam. Ile ja za to dałam, lulek? Ze 4 dychy coś takiego, więc mi się wydaje, że jak mam coś takiego, to naprawdę nie jest dużo. Więc wygląda naprawdę... Tak, i ona bardzo ładnie leży i te rękawy są naprawdę bardzo efektowne. Najlepszy deal. Zaraz wracam. Już jestem. Przepraszam, że to jest niewypracowane, ale ja mam naprawdę dużo ubrań. Po prostu w natłoku ilości koszul, ta jest co nieco pognieciona, ale była dealem najlepszym. Do końca co prawda nie pamiętam. Ile dałam za nią pieniędzy, ale myślę, że jakieś tam 15-20 zł. To jest męska koszula. Ale wiemy, że mi to nie przeszkadza. Zabrzmiałam jak typowa youtuberka. Zaśpiewałam słowem. Boże, jakiego ty masz tutaj, kurde, tak... Możesz przestać. Wygląda jak York z długą włosy, jak chodź, one takie mają te włosy i tak tutaj... I też mają tutaj spięte często włosy. Więc jest to koszula w bardzo modnym, beżowym kolorze. Lecz kolor beżowy nie jest modny, jeśli nie mówi się go po angielsku. Więc to jest kolor nude. Proszę, proszę bardzo. Koszula Yves Saint Laurent, męska, 100% koton. W rozmiarze 2XL. 100% koton. Tak, w rozmiarze 2XL, więc swobodnie możecie jechać na safari. Na safari! Na Sahari! Na Sahari! Mata Hari! Pokażę Wam teraz znaczek, więc złapcie się, oparć swoich foteli i proszę. Jest. Więc standardowo ja musiałam podwinąć co nieco rękawy i ja ją nosiłam na przykład do jeansów, takich luźnych, dziurawych, a la boyfriend. Chociaż boyfriendy są do pewnego rozmiaru i one zawsze powinny być za duże, niektórym się trochę opinają na łodzie. Jak byś chciała boyfriend jeansy, to byś musiała takie kupić, wiesz, 50. Musiałabym być dziewczyną sumo. Fajnie też wygląda i jakby taki właśnie luźny look, że luźne jeansy z szerokimi nogawkami, ta koszula taka luźna, albo też można założyć na przykład do shortów, pod spód biały top i po prostu tę koszulę zapiąć niżej. Oczywiście określałabym to milionem złotych łańcuszków. Ale z tego już nie musicie korzystać. Naprawdę super deal. Pytanie szóste. Największe marnotrawstwo pieniędzy. Rzecz, której nie nosiłaś. To jest ładna sukienka. Na pewno jest to dobra sukienka. Tak. I teraz uwaga. Ta sukienka leży na Izie cudownie i wygląda naprawdę pięknie i wcale wbrew pozorom nie jest brzydka. Problemem jest jednak to, że Iza zanim założy jakąś taką poprawną sukienkę, to po prostu nie ma bata, nie ma siły, nigdy nie chce założyć takiej kiecki. To mama pewnie z 5 dych, więc to było marnotrawstwo pieniędzy. Od pewnie jakiegoś roku czy więcej leży w szafie. Wisi w szafie, na honorowym miejscu i czeka! No ale kolory ma przepiękne. Kolory ma przepiękne i nie wiem, czy kiedyś się skurzę, czy kiedyś się nie skurzę. Nie wiem. Głosujcie. Kolejne pytanie. Najczęściej używana rzecz ściucha. Myślę, że jest wiele takich rzeczy, ale zdecydowałam się i wybrałam jedną. To są jeansy, które piłam 2 lata temu w wakacje na Lubeksie, w miejscu, gdzie byłam na wakacjach. To są męskie jeansy od Hollistera.
Hulister czy Hollister? Nie znam się na żeglarce. Hulaj dusza piekła nie ma w każdym razie. I to jest model Balboa Classic Straight. One są proste i one są, pomyślałam sobie, że będę miała takie boyfriendy. I tak oto wyglądają, mają bardzo fajny kolor, mają też dziury. Prosta nogawka, one nie są zwężane. Nie, ja je podwijam po prostu i one właśnie super wyglądają, czy do białej koszuli, czy do na przykład białej bluzki i czarnej ramoneski. I czym są starsze, tym lepiej wyglądają moim zdaniem. I czym bardziej są sprane, naprawdę, to są niezniszczalne spodnie, jednak... Najgorsza rzecz, jaka w nich jest, to to, że ma są... Tak głupia kieszeń na tyłku, bo ja na przykład jak wychodzę do sklepu albo jakoś na szybko wychodzę z domu, to często wkładam telefon po prostu do kieszeni na dupie. Otóż nie mogę tego robić w tych spodniach, bo one mają dziurę na dole kieszeni na dupie. Kto to robił? Pijany? Nie, ale serio, no trzeba po prostu o tym pamiętać. Natomiast są mega uniwersalne i są mega super i fajnie pasują i do glanów, i do butów sportowych, i do trampek. Są tak dziurawe te spodnie, jakby co najmniej zatrudnili do robienia ich polskiego drogowca. Albo jak jesteście na działce, jest tak pięknie, to wiecie, biały topik, takie dżinsy, bosa stopa, chodzicie sobie po trawie. Chyba dla samego faktu chodzenia, no ale są ekstra. Najpiękniejsza sukienka na eleganckie wyjście. Mam. Nie wiem, czy jest bardzo modna. To są trochę tak, lata 90, trochę chinka czy kulinka, troszeczkę złoty atłasik, troszeczkę koronka, troszeczkę po prostu tutaj wszystko. Znaczy taki żabocik pod szyją, taka kryza. Kryza, tak. Troszeczkę kryza pod szyją, trochę krótki rękawek. Ale to wszystko składa się na to, że sukienka jest bardzo elegancka. I wygląda tak. Na pewno nie będzie się wszystkim podobała, ale jest naprawdę całkiem ładna. Na dole ma jeszcze taką falbaneczkę. Tak wygląda z przodu i ja sobie ją tutaj spinałam taką przedwojenną broszką z brylancikami. Owalną najczęściej, to bardzo ładnie wygląda. A tutaj z tyłu jest na guziczki. Więc naprawdę, jeśli się ją założy do czarnych, zwykłych rajstop, tylko kryjących, do tego czarne szpilki, to naprawdę to fajnie wygląda i można to jakoś ograć. Może, no, tak mi się wydaje. No, no jest ładna. No ale teraz są modele 90 powracają, więc myślę, że jakby się teraz założyła, to też by było spoko. Trochę na Darzyn. Nie, dalej twierdzę, że na Darzyn czasami ma gorsze rzeczy. Ja pojechałam sobie kiedyś kupić sukienkę ślubną, znaczy na ślub mojego brata. To powiem wam szczerze, że się popłakałam, bo wszystkie rozmiary, jakie mi proponowali, to były te kukartka, falbanka, gorseci. Nie, tam, żeby to był gorseci, to była panterka, to było takie, że nawet na mnie było za duże, krótkie, potworne, okropne i chcę wsadzą w tyłek. Najprzyjemniejsze doświadczenie związane z zakupami w second handzie. Moje najprzyjemniejsze doświadczenie jest cwane, bo wiąże się z tym, że Julia znalazła raz złoty kolczyk w lumpeksie, zapłaciła za niego 7 zł, dała mi go. On nie był ładny nawet, ale był złoty. Ja poszłam i sprzedałam go i dostałam za niego 120 zł. W sensie skupię złota. Był mały, ale jednocześnie ciężki, miał dużo złota. Z jakiejś wysokiej próby złota. Tak. Była 750 chyba. W każdym razie był złoty, bo ja zobaczyłam na nim tak gdzieś tam taką ukrytą próbę i mówię, brzydki jest, ale tak patrzę, że te rzeczy są po 7 zł. Bo kolczyk był złoty. Ja mówię do Izy, chodź go, weź go, masz go, opchniesz go, kupisz. Tak, pieniędzmi cieszyłam się krótko, bo poszliśmy do kina i na kolację. No ale za frajer. Tak. Więc to była bardzo przyjemne doświadczenie z lumpeksem. Uwaga, uwaga. Najdziwniejsza rzecz, jaką kupiłaś. Okej. Ja się śmieję, bo ja wiem, co to jest, bo kupowałyśmy to razem dla jechań. Słuchajcie, pewnego razu wchodzimy do jakiegoś Mateksu. I w jednym miejscu jest 10 takich zapakowanych w opakowania, takie... kartoniki takie. Nie kartoniki, to było w takie plastikowe, spieczone, takie wiecie, zalaminowane. 10 różnych, znaczy takich samych kompletów bielizny. Erotycznej.
I pani nam pokazała, powiedziała, żebyśmy sobie rozpakowały i zobaczyły, co to jest. I my stwierdziłyśmy, że to jest świetna rzecz do ozdobienia koszuli białej. Tak. Miałyśmy pewność, że to jest nowe, bo było tak, jak mówisz, zapakowane i zalaminowane. Przestań cisnąć bekę! Musisz mi pomóc, a nie cisnąć bekę. Dobra, nie wiem, co ci. Słuchajcie, zobacz. Bardzo modny w tym sezonie choker. Poczekaj. Bardzo modny w tym sezonie choker. Równie modne łańcuszki na cycuszki. Ale mało tego, żeby nie było, że to tak już, to jest w ogóle wykonane tak badziewnie, że to widać, że to ktoś robił nawet, ja nie wiem, czy to nie jest jakiś, to nie są jakieś stroje na bal przebierańców, bo to jest możliwe, że na to bal było. Chyba, dupodajców, a nie przebierańców. No nie, przed bal przebierańców, żeby się przebrać za sadomaso albo coś. Nie, za księża i kokoty. Albo za Rianę, która śpiewa CSNMM. To jest przód? Tak, takie spodenki, a z tyłu? A to jest tył. To kosztowało ze 3 zeta. No to błagam! Tak, i czego nie kupić? Zaczęłyśmy się śmiać, że po prostu to na górę założymy na białą koszulę, a to drugie. Na białe majty. Sprezentujemy komuś w prezencie tak dla śmiechu. Mogłyśmy kupić 10 tych kompletów, bo one były naprawdę bardzo tanie, wszystkie były nowe. I, ale wiecie, to była tylko taka zabawa, żeby to kupić, i to było naprawdę bardzo śmieszne. Wyobraźcie sobie, że dajecie to komuś starszemu i to mi. A co to takie? Łańcuszki takie? A co ty myślisz, że każdy starszy to co? Daj spokój. Ostatnie pytanie. Czyli ulubiona biżuteria z second handu. Okej, okay, tak stricte z second handu to na przykład no to jest taka mała kolia. Też nie wiem, czy to można nazwać. Choker! Ja bym to powiedziała, że to jest choker. Choker. No teraz na pewno choker jest bardziej chwytliwy i każdy rozumie, o co chodzi. To jest w ogóle stara taka biżuteria, no strass, czyli takie nie jest to wykonane z kamieni szlachetnych, ani z jednego metalu, ale to nie ciemnieje, pięknie wygląda i przecudownie błyszczy. Jest idealne, na moją szyję jest idealne, po prostu centymetr węższe i bym się nie zapięła, centymetr szersze i by mi wisiało. Kosztowało 5 zł. Jest naprawdę fajne, a druga rzecz, kiedyś o wiele częściej w tym chodziłam, teraz rzadziej to noszę. To jest taka bransoletka, taka wiecie, o taka. Tak. Ona jest prawdopodobnie wykonana ze srebra Tuaregów. Tak. Czyli trochę takie, wiecie, 10% srebra, tak. Ale reszta nie wiem. Alpaka i tak dalej, więc ona jest ciemniej i nic się z nią nie stanie, ale jest bardzo ładna. Także warto było i ona kosztowała 10 zł, tak? Tak, 10. Tak. W takim zaprzyjaźnionym sklepie. Kochani, to był nasz kol lumpeksowy połączony z Nifty Thrifty Tag. Okej. Czy my kogoś nominujemy? Poproszę teraz muzykę z milionerów. Wszystkich, których chciałbyśmy nominować, to już nagrali ten tag, a tych, których jeszcze chciałbyśmy nominować, to chyba nie kupują w second handach, ale na pewno możemy nominować serdecznie z pozdrowieniami Justel B, bo ja wiem, że ona kupuje w second handach. Nominowałybyśmy Miss Potocką, ale ona się sama nominowała i sama nagrała ten tak już dawno temu. Nominujemy również Rock Angel z kanału Rock Angel, żeby nagrała, ponieważ ona też kupuje w lumpeksach. Jeżeli podobał Wam się nasz film, to łapka w górę, a jeżeli Wam się nie podobał, to łapka w górę. I bardzo serdecznie zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału, ponieważ jeżeli zasubskrybujecie, to możliwe, że pojawi się kolejny odcinek haul lumpeksowy plus Nifty Thrifty Tag albo Izy, albo mój, bo tego nie wiemy, który będzie pierwszy i bardzo to będę. Help me. Więc co pozostaje nam? Zaśpiewać wam piosenkę. Daj, suba, suba, daj. Daj, nie wybrzydaj, daj. Daj, suba, suba, proszę, daj mi, daj. Pa, pa!